Dzień dobry kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Jestem bardzo ciekawa, jak wasze samopoczucie dzisiaj, bo moje bardzo, bardzo dobrze. W całym domu roznosi się zapach bzu. W ogóle uwielbiam ten czas w roku, uwielbiam kiedy pachnie bez. To jest cudowny aromat, cudowny zapach. Koty leniuchują, słońce przyświeca, mimo tego, że zimno, więc jest się z czego cieszyć, a ja mam dzisiaj wolny poranek i postanowiłam, że załatwię kilka spraw, a mianowicie jedną z nich jest wypad na zakupy do IKEA. Mam pewne plany, zobaczymy, czy uda mi się je zrealizować, także życzę wam przyjemnego oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Okej, jestem już w domu, jak widzicie torba pełna, wypakuję ją i już wam mówię co i jak. Nastawiłam właśnie obiad, młode ziemniaki z dużą ilością koperku, do tego kurczak w sosie i ogórki małosolne. Obiad się robi, mam chwilę, żeby wam poopowiadać o tym, co kupiłam w IKEA i zacznijmy może od tego, czyli od konewki. Ostatnio szukałam właśnie takiej konewki, która byłaby w srebrnym kolorze, czyli takiej właśnie metalowej i w sklepach budowlanych, ogrodniczych wszystkie te konewki były bardzo, bardzo duże, a mi zależało na takiej małej, która będzie ładnie prezentowała się na moim balkonie. No i znalazłam właśnie tę w IKEA, od razu ją wzięłam. Jak widzicie, zapas wieszaków obowiązkowo w mojej szafie, w moich szafach, tylko i wyłącznie drewniane wieszaki najlepiej sprawdzają się do wszystkiego, żadnych plastików i żadnych wieszaków metalowych. Co jeszcze? Dwie poduszki, stwierdziłam, że czas najwyższy wymienić stare poduszki. I wzięłam właśnie te w wersji wysokiej na bok i na plecy, czyli tej pozycji do spania na boku i na plecach. I folia. Folia do szafek i szuflad. To jest w ogóle świetne rozwiązanie, z którego ja korzystam od wielu, wielu lat. I nie wiem, szczerze, to jest chyba moja czwarta rolka, którą kupiłam do nowej kuchni. Bo mimo tego, że ona wygląda, zobaczcie, na taką naprawdę pokaźną, dużą, to tutaj jest tego bardzo mało. To jest 150 na 50 cm, więc ta folia momentalnie się kończy. I mam nadzieję, że to będzie moja ostatnia rolka, ale powiem wam, że to jest świetne rozwiązanie, żeby nie brudziły wam się szuflady, czy też szafki od garnków, od patelni, od talerzy, nie rysowały. Naprawdę polecam. Ja za tę rolkę zapłaciłam 15 zł. Wzięłam też dwie podstawki, takie podkładki dla mnie i dla Maxa, jak będziemy przygotowywać coś do jedzenia. Co jeszcze? Pojemniki. Poczekajcie, przejdę sobie na tę stronę łóżka. Dwa takie duże pojemniki do szuflad, identyczne, które, dzięki którym zorganizuję sobie za chwilę moje szuflady. Muszę jeszcze sprawdzić, brakuje mi pojemników do trzech szuflad, ale muszę zobaczyć dokładnie, jaki z ich głębokością i jakbym chciała sobie w tych szufladach ułożyć. Te natomiast widziałam już wcześniej i stwierdziłam, że takie będą mi potrzebne. Jeden taki pojemnik to jest około 7 zł. I ostatnia rzecz, którą kupiłam
Dzisiaj do mieszkania to są dwie poszewki na takie duże poduszki, tutaj do mojej sypialni na poduszki 50x50 w takim właśnie kolorze zielono-turkusowym, który tutaj w moim mieszkaniu się pojawia. No to co, zabieram się teraz za rozłożenie tych rzeczy i muszę jeszcze dzisiaj zrobić coś fajnego. Myślałam sobie, że zrobię taki lekki deser na dziś. Jak widzicie, mam tutaj świeże truskawki, mascarpone, mleczną czekoladę, która zaraz będzie się rozpuszczać w kąpieli wodnej, a tutaj już piecze mi się francuskie ciasto, które będzie spodem do mojego deseru. Zobaczcie na tego śpioszka. Schowała się pod bluzę Maxa. I tak sobie śpi. No po prostu co za słodziak. A ponieważ dzisiaj mam naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre samopoczucie, stwierdziłam, że w sumie, czemu nie, podzielę się z wami kilkoma tutaj kosmetykami, które widzicie. I co my tutaj takiego mamy? Podkład od marki Makeup Forever, krem pod oczy od Sephory, emulsję z witaminą C od Bandy, serum z witaminami również od Sephory, tutaj jest maseczka rozgrzewająca z Sephory, maseczka, która jest do włosów razem z czepkiem, taka maska, którą nakładamy na noc na nasze włosy, i coś do ust w takim przepięknym odcieniu, pomadka Błyszczyk od Pixi. Co wy na to? Mam nadzieję, że ten zestaw wam się podoba. I jak zawsze robimy to co zawsze, czyli komentujemy, zostawiamy komentarz pod filmem, a wyniki tego oto kosmetycznego rozdania będą za tydzień w karcie społeczność. Ponieważ pytacie, gdzie jest ta karta społeczność, to przypominam, że jak wejdziecie na stronę główną kanału, pod nagłówkiem znajdują się takie zakładki jak strona główna, wideo, playlisty, społeczność, informacje. No i właśnie wystarczy tam kliknąć w tę społeczność i tam będą pojawiały wam się posty i znajdziecie również wyniki tego rozdania, czyli do kogo poleci paczka z tymi kosmetykami. Kochanie, a czy ja tutaj widzę jakiegoś aperolka? Brawo, pero non è completo. No dobrze, brakuje pomarańczy. Pomarańcze e ice, ghiaccio. No dobrze, nie szkodzi. Ale to co? To jest pierwszy aperol na lato. A pierwszy aperol letni? A już tak. Mamy lato, a nie wiosny jeszcze? Nie wiem, trochę zimno jest. Trochę zimno. Kochanie, to co? Na zdrowie i na dobry początek weekendu. Salute. Na dobry weekend. Na dobry weekend. Mlego weekend. Miłego weekendu, tak, zgadza się. Kochani, a my już żegnamy się z wami. Teraz czas dla nas. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!